Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Love, a to jest już mój 12 gameplay z gry The Hunter Call of the Wild. No więc tak, w ostatnim odcinku przyszliśmy tutaj, żeby... Dostaliśmy się tutaj do tego naszego początkowego schroniska, by podłączyć to kablowanie, które znaleźliśmy gdzieś tutaj w tym rejonie, chyba tutaj gdzieś. I oczywiście nadzieliśmy się też na bardzo agresywne woły domowe, ale na szczęście wyszliśmy cało z tych walk i odzyskaliśmy okablowanie do baterii słonecznych. A teraz musimy je tutaj podłączyć. No więc tak, musimy wyjść na dach, podłącz okablowanie. Aha, to mamy tutaj już baterię, zobaczcie. No super. Dobra, teraz kabelki jakieś. No to do dzieła. Let's hope this works. Ave Maria, it works. Parque Fernando can finally open to the public. Ave Maria, działa. Che, my beloved Fernando is smiling down on us. You know, he and I planned to open this place all the way back in 1983, but then he died. And one thing after another got in the way of opening. I had a family to pull together, businesses to run. Everybody doubted me, doubted I could manage it all without Fernando. Every time I spend money to improve the park, his boludos brothers laughed and called me Doña Quixote. Too bad none of them live to see this day. If I am Quixote, you are my panza. And by opening this park, we have fought a giant and won. No, cieszę się razem z tobą. But this is only the start of our adventures together, Che. For one thing, we need to put finishing touches on this lodge. I am the patroness for a local artisan, goes by Mad Mad. He's not your ordinary taxidermist, more of a miracle worker with flesh and bones. Can turn most any deer hide into the softest rack imaginable. Exactly what we need for our lodge. Harvest a mule deer or a red deer, and I'll have Mad Mad make a world-class rack. World-class. No proszę, i zaczynają się już pierwsze, że tak powiem, głupie misje, których tak się bałem. Myślałem, że iść do punktu A, do punktu B, to będzie najłatwiej, a tu jednak nie. Okazuje się, że musimy upolować mulaka czarnoogonowego oraz jakiegoś tam jelenia. No ale grunt, że mamy światło. O, można tu wyjść do góry, nie wiedziałem. Chętnie tutaj zobaczę, jak to tutaj wszystko wygląda. No fajnie, ładnie. No więc dobra, no skoro tak, ale zaraz, pierwsze się chyba raczej pójdę przespać. Nie będę polował nocą. Dobra, ustawimy czas. Niech będzie 8:40. Okej. Wiecie co, martwi mnie ta ilość frapsów, przepraszam, FPS, a mam zaledwie 52. Wiem, że jesteśmy też na pagórku i mamy przed sobą duże połacie terenu, więc karta graficzna i procesor mają co robić. I być może kolejny filmik będzie w jakości tylko HD, a nie Full HD. Ale wiecie co? Dobra, skoro mamy jakąś misję wykonać, to zobaczmy, jak to tam wygląda dokładnie. Znajdź kamienne... Zaraz, najlepszy fachowiec. Upoluj mulaka czarnoogonowego lub jelenia szlachetnego. No dobra, skoro tak, no to upolujemy na pewno jakieś zwierzątko. Tylko zerknijmy na mapę, gdzie by się tutaj wybrać. Dobra.
Poczekajcie, bo nie wiem co wybrać. Zobaczmy tak. Wiecie co? Może udamy się w szybką podróż. Może tutaj. I później odblokujemy ten domek i będziemy tutaj szukać tych zwierzaków. Dobra. Podjąłem decyzję. Udajemy się w teren wołów domowych. I przy okazji może zapolujemy. Uda nam się polować jakiegoś mulaka lub jelenia szlachetnego. To się okaże. Mam nadzieję, że będziemy mieli ku temu sposobność. Więc ruszamy w drogę. Dobrze, ja tutaj zaznaczyłem. Dobra. Zaznaczę tylko dokładnie na mapce. Dobra, lecimy. Kilometr 40. Zobaczymy, co nam przyniesie ta wędrówka. Może jakiś zwierzak się odezwie. Wiecie co, póki co ja może spauzuję gierkę, jak coś się będzie działo, to wiecie co będzie. No i zobaczcie co my tutaj mamy. Poszedłem na mulaki, a spotkałem woły domowe. No ale nic, dobra, odkrywamy sobie póki co teren. Nie uda nam się polować mulaka, to będziemy odkrywać cały rezerwat na spokojnie. Każdy punkcik nieodkryty będziemy sobie odkrywać. O, ile tutaj tropów. Mulak, super, tylko gdzie one są teraz? Jest, tutaj za tym pagóreczkiem czarują się mulaki. Zapach, wiatr mam ok, więc zapach zostawiam za sobą. Może coś się uda tutaj upolować. Idę bardzo, bardzo powoli. Mulak jest dosłownie parę metrów ode mnie. Wiecie co? Użyję mimo wszystko tego. Kurde no! No jak mógł? Widzieliście to? Co mu odbiło? Zaatakował mnie. Nawet nie wiedziałem skąd. Puma. Wiecie co, nie wiem. Wiecie co, idę w tamtą stronę. Pierdziele, bo on znowu tutaj wyleci. Podejrzewam, że ja bym nie miał tego twardziel, to po jednym spotkaniu właśnie z tym wołem domowym byłbym trupem. Ale poczekajcie, na spokojnie. Coś tutaj wykombinujemy, a z tego co widzę, to ten wół zrobił sobie na mnie dzisiaj polowanie. Niepotrzebnie do niego strzeliłem, bo tylko go rozdrażył. Kurde, cały czas mi się wydaje, że... ten wół jest gdzieś blisko, ale ja staram się tutaj upolować mulaka, tylko aktualnie nic nie widzę. Tam się gdzieś odzywał. Tu są takie zarośla dość nieprzyjazne. No tak, ja też jestem na blisko wody, więc
bawoły tutaj Boże, co ja mam z tymi bawołami? Te woły gdzieś tutaj mogą być. A tamten chyba mi już odpuścił. Niepotrzebnie do niego strzeliłem. O cholera, tu jest. Nie, to mulak. Ale gdzie? Gdzie on jest? Za tymi krzakami najprawdopodobniej. Wiecie co, spróbuję podejść na cichaczu. W tych krzakach jestem niewidoczny. Podejrzewam, że on gdzieś tutaj może być. A ja spróbuję go podleczyć z rewolweru, jeśli się uda. Tylko póki co nic nie widzę. Ale zaraz zobaczymy, czy spierdzielił. Ale zaraz, przecież ja mam babik. Absolutnie nic tu nie widzę. No i co? No i nic. Mulaka nie ma. Wiecie co, odezwę się do was za chwileczkę. Wiecie co, nie mam szczęścia kompletnie do tych mulaków, za to mam duże szczęście właśnie do wołów. Bo tu kolejny woł mnie nawołuje i nawołuje. O tam. Ostrzega, to samica. Ja za bardzo nie wiem, w którą już iść stronę. Cholera, biegnie tutaj. Gdzie? Tu! Poszedł! Paniec. Pierdziele normalnie dzisiaj to. No, udało się. O Boże. Słuchajcie. Słyszę jeszcze jednego. No jasne. Nie wierzę. Znowu to samo. Udało się. Zobaczcie. Jestem pro. Emocje? Przynajmniej umiem z nimi walczyć. Super. Naprawdę super. Nie użyłem ani jeden raz apteczki. Przeładuję rewolwer. Okej, ładnie, ładne dwa okazy mi się trafiły, super.
Dobra, okej, zdobywamy to. Martenson, ale też rewolwer. Dobra, zatwierdzamy, super. Mamy kolejnego woła domowego. O, i w serce tutaj dostał. Oczywiście z sztucera. Dziwne. Czemu nie dostaliśmy punktów? Nie wiem, co się dzieje z tą grą. Z tą grą. W ogóle nie dostałem punktów za tą zdobycz. Gdzieś też wyczytałem, że park właśnie Fernando, park rezerwat Fernando jest zbugowany. Jakieś są tutaj bugi, nie naliczy nam polowań czy tam misji, tak wyczytałem w komentarzach. I być może to jest przyczyną. No ale nic, no idę cały czas do tego mojego schroniska i próbuję upolować mulaka albo jelenia szlachetnego. Póki co nie za bardzo mi to idzie, bo udało mi się cały czas polować, no znowu jakiś bawuł. 1250 kilo, no pięknie. To na 200. No i tak, taki nadepnie mi na stopę, no to będzie po. Wiecie co, wracam po chwili, za chwileczkę. No więc tak, przeszedłem sporą część rejonu. Niestety żadnego mulaka się nie nadziałem, że się tak wyrażę. Mamy za to kolejne schronisko. I muszę wam powiedzieć, że jest tu też sporo tropów właśnie tych wołów domowych. Naprawdę dość sporo. Wiecie co? Udamy się tutaj w ten może rejon. Czyli dokładnie tam. Może jakaś ambona myśliwska, ewentualnie punkt informacyjny. No pół kilometra jest trochę. Może uda mi się zapolować w końcu na jakiegoś mulaka, bo póki co cały czas słyszę tylko odgłosy wołów. Ale fajnie, bo w końcu wiem, jaką one mają strategię, więc potrafię się też bronić. Już tak łatwo się nie dam zabić. Zerknę tylko na mapę. Dobra, idziemy. Odezwę się za chwilkę. Jak tylko będzie coś ciekawego, oczywiście. Dobra, jestem z powrotem. Okazuje się, że to jest ambona myśliwska. A wybuduję sobie ją, co mi tam. Niech sobie ładnie leży. Stoi w tym miejscu. A ja będę się chciał udać. Wiecie co? Będę chciał przede wszystkim odblokowywać kolejne punkty obserwacyjne. Więc zostało mi ich trochę jeszcze do odkrycia. Wiecie co? Myślę, że udam się jeszcze w jeden. Zaraz, a tutaj co? Nie odkryło nam się jeszcze coś? Może tu jest jeszcze drugi. Nie wiem, czemu to, mimo że jest podświetlone, nie otworzyło się nam, nie odkryło. Może tutaj jeszcze jest jeden jakiś punkcik. Nie wiem, zobaczymy.
Niedaleko jest jeszcze... Aha, jestem... O, tym razem mamy punkt informacyjny, więc przeczytamy, czemu nie. I myślę, że w tym momencie skończymy nasz odcinek. Nie był to odcinek zbytnio nudny, bo mieliśmy kilka udanych odstrzałów. Zobaczmy, co oni tam piszą. Okej, jakieś orzechy tutaj, drzewa i tak dalej. Wiecie co? Myślę, że w następnym odcinku udamy się tutaj w ten rejon. Taki bardzo górzysty. I może w tym rejonie uda nam się zapolować na mulaka czarnogonowego lub jelenia szlachetnego. No ale no cóż, myślę, że w tym odcinku będzie to już wszystko. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Do usłyszenia. Cześć!